Witam Was serdecznie, kochane moje i kochani moi, w kolejnym filmie na moim kanale. Wiecie co, robię sobie właśnie, jestem po śniadaniu i robię obiad. Dzisiaj robię schaby. O, słabo coś widać, tak Wam proszę bardzo. Robię schaby, schabów dawno nie było. No i tak stwierdziłam, że właśnie mam ochotę. Piję sobie właśnie herbatkę białą, jaśminową w kubeczku od Agnieszki. Agnieszka, ten kubeczek jest tak cudowny, ja muszę zerknąć do, oczywiście od Miss Agi, żeby, jak ktoś jeszcze nie wie, to jest prezent od Agnieszki, jest przepiękny, ja po prostu zawsze jak w nim piję, to tak się czuję po prostu tak ekskluzywnie, przepiękne są te kubeczki, to są kubeczki ze sklepu Dan Store u nas i to jest kolekcja Paul Costello, tutaj jest właśnie taka piękna kobieta i tutaj jest fajnie tak podpis właśnie tego Paula Costello, przepiękne są te kubeczki, bardzo fajnie się z nich pije. Herbatka smakuje wyśmienicie. No i co ja Wam chciałam powiedzieć? Przede wszystkim przychodzę z podziękowaniami dla Marty, Marta z biegu. Marta poleciła mój kanał, ja jestem mega wdzięczna. Dziękuję Ci, kochana, pięknie, z całego serducha, po prostu, bo mój kanał tak to by się nie ruszył. Ja, jak wiecie albo nie wiecie, kanał posiadam już 3 lata i tak jak właśnie Marta wspomniała, żeby dobić do tego 1000, gdzie jeszcze mi brakuje, jest bardzo, bardzo ciężko w tych czasach, ponieważ bardzo dużo osób nagrywa na YouTubie. Jest to piękne, ja nikomu nic nie zazdroszczę, jest to bardzo fajne i właśnie jest bardzo ciężko zdobyć. Ja, tak jak mówię Wam, ja mam kanał już 3 lata i powiem Wam, że to jest mega, mega ciężka praca. Co innego, jak się wiecie, ja nie umiem tego, powiem Wam tak, nie to oddzielić, tylko jak mam pracę, dom, obowiązki i wiecie jak to jest. Nie, po prostu nie starcza mi czasu na to, aby nagrywać codziennie. Nie starcza mi czasu, chociaż chciałabym. I powiem Wam, dlatego też że to tak idzie, znaczy nie idzie, tylko dlatego to tak jest, że nie nagrywam codziennie, ponieważ ja chodzę do pracy na godzinę 15. I do tego czasu ja mam też ćwiczenia, robię treningi, robię obiady, tak jak dzisiaj do południa. No i wiecie, to jest tak mega ciężko, że no ciężko. Na 15 to jest taka głupia zmiana, niestety innej zmiany nie ma. Ja w mojej pracy już pracuję 3 lata i niestety zmagam się już 3 lata z taką po prostu, z takim shiftem, z taką porą, nie porą, tylko z takim czasem pracy. 15:22, straszna, straszne godziny. Dajcie znać, dziewczyny, pod filmem w komentarzach, jak Wy pracujecie, w jakich godzinach, ale najlepsze godziny pracy, no to jakie są, dziewczyny? Każdy o tym wie. Ranki są najlepsze. No i co Wam chciałam powiedzieć? I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Marcie. Ja Wam podlinkuję kanał Marty. Marta ma bardzo duży kanał, ma bardzo dużą widowność. Marta jest przede wszystkim bardzo zdyscyplinowaną kobietą i systematyczną. I dlatego też po prostu to wszystko tak pięknie u niej idzie. Jak ktoś jest systematyczny, to po prostu YouTube lubi, jak ktoś jest systematyczny. Co chciałam jeszcze powiedzieć, chyba tyle na razie. Pogoda jest taka jak jest, nic ciekawego. Światło mi tutaj miga, bo mam troszkę z jednej strony ciemno, z drugiej jest jasno od, właśnie od okna i od drzwi na wyjście na ogród. No, biorę się za tą pracę, bo po prostu za tą pracę, za ten obiad, bo jak będę, wiecie, tak przedłużać, to mi nie starczy czasu na jeszcze inne przyjemności. Przed pracą oczywiście przyjemności. No i tyle. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i dziękuję za osoby, które są u mnie na kanale. Tak jak mówiłam, przyszło od Marty dosyć dużo osób. Jestem mega, mega jeszcze raz wdzięczna. Ja Wam pod filmem podlinkuję, tak jak mówiłam, link do Marty kanału. A Marta założyła kanał, coś tak jak wspominała i ja tak sprawdzałam, chyba coś takiego w tym czasie, co ja, chyba tak 3 lata temu, coś tak będzie podobny czas, no. Ale no, tak jak mówiłam, u jednego jest tak, a u innego jest tak na kanale. Więc biorę się do pracy i będę
łączyć tego vloga, bo wiem, że dłuższe vlogi się fajniej oglądają. Więc wszystkiego dobrego dla Was i do później. Tak się prezentuje moje śniadanko. Nie wygląda zbytnio rewelacyjnie, ale jest, już spróbowałam, troszeczkę jest przepyszna. Taką zrobiłam sobie a la sałatkę. Pół awokado, pomidorki koktajlowe, dwa jaja i do smaku dałam pieprz kolorowy, mielony i musztardę, bo ja uwielbiam. Dajcie znać, czy Wy używacie musztardy do właśnie sałatek. No i oczywiście herbatka w kubeczku od Agnieszki. I tak się prezentuje moje śniadanko, a jeszcze chyba sobie do tego wezmę pieczywko chrupkie. O, i takie mam pieczywko chrupkie, ja je bardzo lubię, polecam Wam dziewczyny serdecznie, wiem, że macie też je w Lidlu właśnie w Polsce, ono jest z sezamem, bardzo Wam polecam, bo ja właśnie zawiozłam, jak byłam u mojej siostry na urodzinach jej córki Blanusi, czyli mojej siostrzenicy i właśnie moja mama tam była i dałam jej do spróbowania, bo wzięłam ze sobą, bo w Danii to jest bardzo ciężko kupić jakiekolwiek takie właśnie rzeczy. Tam jest zresztą, mają bardzo takie ukrojone, mają swoje ukrojone takie dodatki, potrawy, pieczywa w ten sposób. No i właśnie zawiozłam mamie te pieczywko i jest, powiem Wam, przepyszne. Była pod ogromnym wrażeniem i kupiła sobie właśnie w Polsce. Więc dziewczyny, polecam Wam tak delikatnie posmarować sobie masełkiem coś pysznego lub jakimś tam serkiem Filadelfia. Polecam Wam, dziewczyny. W międzyczasie na drugie śniadanko, jak już przygotowałam do obiadu te schaby, będzie u mnie banan, pomarańcz i wiecie co? Jogurt taki z Milbona, to są organiczne takie jogurciki z Lidla, polecam Wam dziewczyny serdecznie, bardzo one są dobre, jeżeli chodzi, one chyba są bez mleka Wam powiem, a nie, jest mleko, ja pierdziel, nie zauważyłam tego, kurde, wkurzyłam się, no trudno. I jeszcze będę obierała ananasa, ale ananas to tak na przekąskę, więc u mnie sezon w ogóle na pomarańcze uważam za otwarty. Dajcie znać, czy u Was sezon jesienny, z czym Wam się dziewczyny kojarzy, bo oprócz tego, że milacze, w sensie gorące czekolady, czy jakieś fajne kawusie, to już to jest na porządku dziennym, ale jeżeli chodzi o jakieś owocki, u mnie pomarańcze wskakują. Kochani, jeszcze wiecie co, byłam ostatnio właśnie w Aldiku, ale już mówię, nie nagrywam tego food haula, bo niestety nie miałam jak. No wiecie jak to jest, ale jakiś, no chyba z tydzień czasu temu oglądałam fajne poduszki takie boho z frędzlami. Powiem Wam, że był kolor kremowy i po tygodniu niestety już się skończyły się te poduchy kremowe, a taką miałam nadzieję, bo one były w promocji z 13 chyba euro na 8 i ja mówię, kurde, no ale tak mi się bardzo podobały, że wzięłam taki kolor ciemno-szary. No zobaczymy, niezbyt mi tutaj pasuje do wystroju. Ale nieważne, ważne, że są bardzo ładne. Zaraz Wam zrobię przebitkę na drugą stronę, jak one wyglądają. No i wzięłam dwie sztuki, bardzo dobry materiał, bo to jest bawełna chyba z lnem i one są z takimi wkładami w środku i zaraz Wam przebitkę zrobię, jak one wyglądają. Taki fajny styl boho, bo ja lubię taki styl bardzo. No i tak jak mówiłam, zobaczcie, to są te poduchy, bardzo fajne, dwie sztuki takie zakupiłam i bardzo ładnie wyglądają, powiem Wam, zobaczcie, to jest taki właśnie len z bawełną i one mają tutaj naokoło takie właśnie frędzle i z tyłu tutaj są rozpinane właśnie na ekspresik, bardzo fajnie, bo ja zawsze zwracam uwagę, jak kupuję poduchy, czy można te poszewki później wyprać, a ja zapewne będę je prała na, włączała na pranie ręczne, bo to takie tylko, wiecie, delikatne do przepukania, tak wiecie, skórzu czy tamten, no to tak się prezentują, dajcie znać, czy Wam się podobają, bo mi się podobają, ale wiem, że fajnie by wyglądały kremowe, ale niestety nie było już tych kremowych, no szkoda. A jakbym gdzieś jeszcze dorwała takie same kremowe, to bym wzięła, bo fajnie wygląda szary z takim kremowym, powiem Wam, taki fajny kontrast, ale no nie było, więc wzięłam te. No dajcie znać, czy Wam się podobają.
Kochane moje, wiecie co jeszcze mi się przypomniało, bo później już może tego nie być, bo zostanie to zjedzone. Ale chciałam Wam tak wspomnieć na temat fig. W przebitkach widzieliście w którymś filmiku, że pokazywałam Wam, jak fajnie wyglądają prosto narwane tak z drzewa figi, zielone, świeże. One mają tak delikatną skórkę, a w środku są tak przepyszne, że po prostu w pale się nie mieści i bardzo są fajne na trawienie. I powiem Wam, jak byliśmy w Chorwacji, to mówię tak, przewieź, nie przewiozę tego, żeby to było świeże, bo to jest jednak owoc takie tyle kilometrów, bo my jechaliśmy autem do Chorwacji, jak zawsze, ponieważ moja siostra, oni się boją latać samolotem, ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni i się przełamią. Bo mieli tak, powiem Wam, mieli takie turbulencje, jak jechali gdzieś tam na wakacje, że po prostu dostali urazu. No, nieraz tak to bywa. Dajcie znać, jak u Was jest z lataniem, czy latacie, czy w ogóle leciałyście. Czy macie już po prostu za sobą ten pierwszy lot i czy się boicie, czy nie, ale nie o tym. A propos tych fig, wiecie co, ja sobie zakupiłam na ryneczku figi suszone u takiej jednej pani, u której zawsze robiliśmy zakupy właśnie owocowe. I zobaczcie, tak się prezentują. Przesypałam to do słoika takiego litrowego, dużego i zobaczcie, jak fajnie wyglądają. To są ususzone, jeszcze nie tak mocno ususzone, bo to są świeże po prostu figi i pani powiedziała, że po otwarciu mogą, ile one? 5 tygodni i są zdatne do spożycia, a później niestety wyrzucić, ale ja powiem Wam, że tak podgryzam, bardzo fajnie wyglądają. Podgryzam w sensie, jak mam ochotę na coś słodkiego, to jest bardzo fajna przekąska, tak samo jak i śliwki suszone. Powiem Wam, wszystkie takie suszone owoce są bardzo zdrowe na jelita. Możecie sobie zresztą jeszcze poczytać na temat suszonych owoców. Ja bardzo lubię osobiście. Dajcie znać, dziewczyny, czy jak jest u Was, czy Wy lubicie. Ja bardzo lubię. Powiem Wam, że nie wiem, ile tutaj było, ale ta paczuszka miała może tak, no nie wiem, ile na czy pół kilo, czy ponad, nie, no ponad chyba. I ślinka mi cieknie, bo już mam ochotę, a fajnie jest nawet sobie je wkroić tak do owsianki, czy do czegoś, są przepyszne. Ja uwielbiam osobiście figi, pychota. I jeszcze tak mi się przypomniało, jeszcze nie ma mojego czasu, nie ma mojego czasu, jeszcze jesteśmy przed moimi urodzinami, ale dostałam mega fajny gest od koleżanki z pracy. Dostałam, powiem Wam, miodzik, dostałam miodzik, to jest miodzik lipowy i tutaj jest pojemność litr 400 litr. To jest miodzik robiony przez pana, który zajmuje się osobiście pszczołami i ma ulę i właśnie robi miodziki. I ja powiem Wam, że ja często kupuję miody właśnie w hurtowni polskiej w takich oto słojach. To są litrowe słoje i one są, te miody są po 16, po 17 euro. Ale ja nie wiem, czy to jest po prostu, czy to jest miód z dodatkiem cukru, czy nie. A tutaj mam tą pewność, że ten miodzik jest, powiem Wam, już tutaj otwierałam. Bardzo ładny zapach i powiem Wam, dziubałam tutaj już łyżeczką. Jest bardzo taki treściwy, tak Wam powiem. I fajnie, że to jest robione przez pszczelarza, który ma właśnie swoje pszczółki i robi takie miodziki, więc jestem mega wdzięczna za taki prezent. Dziękuję pięknie. No i co? I tyle w temacie. Nie wiem, czy Wam jeszcze będę coś dogrywać, czy nie. Może jeszcze się do Was odezwę. Jestem tutaj na tle tego fajnego obrazu, już Wam kiedyś go pokazywałam właśnie w jakimś filmiku. I tak mówię, a wezmę troszkę inny kadr, nagram niż z tej kuchni. I co, przypomniało mi się właśnie, że jeszcze Wam tak na szybko powiem. Wczoraj przyszły nam walizki, przywiózł nam kurier, ponieważ my wylatując do Polski już nie będziemy dawać do samolotu właśnie do luku, ponieważ wychodzi drożej, a wychodzi taniej po prostu kurierem. Jak zamówimy kuriera i wyślemy sobie te walizki. Wczoraj przyszły walizki z Polski, mam tam dużo kosmetyków, innych też
też rzeczy. Nagram Wam w następnym filmiku, co tam fajnego kupiłam. No i co? Tak, tam fluff to już był. Ręka mnie boli. Fluff już był, ale tam jeszcze chyba jakieś inne rzeczy zakupiłam. No, pokażę Wam w następnym filmiku. Dziękuję za to, że jesteście. Przesyłam moc buziaków. Zapraszam do subskrypcji, do kciukowania, do komentowania. No i trzymajcie się. Do następnego. Pa!